Cześć kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmiku. Kolejny filmik z serii moich ulubionych produktów drogeryjnych, produktów niedrogich, produktów do makijażu, które jakby zdobyły sobie moje serce albo wciąż miały moje serce w minionym roku. Dzisiaj będziemy omawiali właściwie, bo chłopcy też tu są, produkty, które jakby stricte nie są makijażem, ale służą temu, żeby on był z nami dłużej. Mowa tutaj o bazach, będą bazy pod podkład, bazy pod cienie oraz spraye utrwalające. Mam kilka produktów właśnie drogeryjnych, które bardzo, bardzo lubię. Zacznę może od cieni do powiek. Nie ukrywam, że ja bazy pod cienie do powiek używam pod każde cienie. Takie pudrowe, bo podkremowe nie muszę, ale podcienie pudrowe już zawsze. Ja mam dosyć, znaczy trochę widać teraz, jak tak patrzę, mam opadającą po prostu powiekę, więc tutaj w tej fałdzie wszystkie cienie będą mi się zbierać, czy to jest Essence, czy to jest Tom Ford, będzie mi się zbierać po prostu. Baza jest doskonałym produktem właśnie, jeżeli macie problem z tym, że cienie Wam się rolują, ale też nawet jeżeli Wam się nie rolują, to baza po prostu przedłuża trwałość, życie każdych cieni i też podbija ich kolor. Ja bardzo polecam bazę z Inglota. Wiem, że to nie jest najtańszy produkt na rynku, ale ona jest bardzo wydajna. Jest jej tutaj 10 ml, potrzebujecie jej najmniejszą ilość. Taka maleńka kropelka, naprawdę, takie coś, starczy Wam na dwie powieki, spokojnie. Także, nie będę tego wprowadzać z powrotem. Także, no nie wiem, ile mam tą bazę już, ale używam jej praktycznie codziennie i wciąż się nie kończy. Ona daje takie satynowe, miękkie wykończenie. Niestety nie wyrównuje kolorytu naszej powieki, ale każdy cień na niej po prostu będą się utrzymywać dłużej niż utrzymywałyby się bez niej i też będą miały lepszą pigmentację, przyczepność. Po prostu warto zainwestować w bazę pod powieki, bo ona sprawi, że nawet najgorsze, najtańsze, najzwyklejsze, czy najtańsze, no nie mówię tego pejoratywnie, ale wiecie, takie najgorsze, po prostu najsłabsze cienie będą Wam się trzymały po prostu dużo, dużo lepiej, więc jeżeli macie w coś zainwestować, a lubicie makijaż oka, to baza pod cienie to jest must i Inglot jest naprawdę świetny. Nie opłaca się kupować trzech tanich baz. Inglot tak naprawdę dłuższej takiej kalkulacji wychodzi super, bo to Wam nie zaschnie, to nie wiem, nie mam 9 miesięcy ważności do otwarcia, ale mam bardzo długo już tą bazę, dużo dłużej niż 9 miesięcy, nic mi się nie dzieje, działa, jest naprawdę, naprawdę świetna, więc bardzo polecam. Jeżeli chodzi o bazy takie stricte pod makijaż, to oczywiście są bardzo różne bazy i one mają mieć różne zadania. Są bazy, które są na przykład na bazie silikonu, są bazy, które mają zadanie wyrównywać Wasze pory. Jeżeli macie rozszerzone pory i nie lubicie tego wyglądu, to są na przykład bazy, które są najczęściej na bazie silikonu, chociaż teraz już nie zawsze i one będą właśnie wyrównywały strukturę Waszej skóry. Są bazy, które będą nawilżające, są bazy, które mają wysokie na przykład filtry słoneczne. Są bazy, które mają jakiś koloryt w sobie, także jeżeli macie na przykład bardzo czerwoną cerę, to żółta baza Wam troszeczkę pozwoli zniwelować te zaczerwienienia. Także baz w tym momencie na rynku jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te bazy, które ja mogę polecić, jest taka dosyć niedroga baza z Sorai, ja już ją też mam bardzo, bardzo długo, ona się nazywa anti-aging, baza silikonowa. Nie wiem, czy jest dostępna jeszcze w sklepach, ale sprawdzałam i można ją online zakupić do cery normalnej i mieszanej. I ona właśnie robi to, że ona ma w jakiś sposób wygładzać naszą twarz. Ona u mnie dosyć fajnie też wyrównuje pory, niweluje jakby widoczność porów, przedłuża jakby trwałość samego podkładu i też sprawia, że każdy podkład i wszystko nakłada się na cerę jakby tak lepiej się blenduje, są też bardziej wydajne te podkłady, więc polecam sobie, jeżeli macie z tym problem, bo chcecie wypróbować na przykład sprawdzić sobie tę bazę, bo ja ją w tym momencie dosyć niedrogo można znaleźć na przykład w internecie, tyle, że jeżeli, sprawdźcie sobie też skład, bo możecie mieć też problem z niektórymi tutaj składnikami, żeby Was nie zapychały za bardzo, takie te dimetykony, takie sprawy, jakieś takie silikonowe, no to może niektóre osoby zapychać, po prostu w sensie zapychać pory, mogą Wam się pojawiać niedoskonałości, więc z tym uważajcie, ale jeżeli chcecie wypróbować, to jest bardzo fajny produkt. Podobnym, ale całkiem innym produktem, podobnym jakby w uczuciu, jest baza Paese, czy Pese, nie wiem, czy Paese chyba się czyta. I to jest Illuminating, baza rozświetlająca. Ona w uczuciu jest jakby bardzo podobna, to jest taki dziwny produkt, bo ona niby jest odrobinę matująca, daje takie uczucie właśnie matowego, takie matowe wykończenie, też wyrównuje nasze niedoskonałości, ale w tym wszystkim ma błysk. Ona ma tutaj takie jakby drobinki, błyszczy się, jest taka dosyć właśnie silikonowa, mocno silikonowa w tym swoim wykończeniu i ma takie, daje takie delikatne, widzicie tu ręka z tym, a tu bez tego.
takie delikatne rozświetlenie na twarzy i na pewno mega wygładzenie cery. Podkład bardzo fajnie się po niej ślizga. Zawsze właśnie używam tej bazy przed jakimiś takimi imprezami. Tu jest napisane, że dla cery szarej, zmęczonej, pozbawionej blasku, że ukrywa rozszerzone pory i też właśnie długotrwale matuje. Czyli matuje, a jednocześnie daje efekt do rozświetlenia, czyli efekt takiego blura, jakbyście taki filtrowały sobie, nie wiem, na Insta czy gdzieś tam. Także bardzo fajny produkt, również niedrogi, no bo to jest firma Paese, ale znowu ta sama sprawa, że to będzie ciężkie, silikonowe i być może będzie Was zapychać, więc ja tego używam tylko i wyłącznie od święta, ale dosyć ciekawy produkt. Kolejną bazą jest baza od firmy Astor, ona się nazywa Skin Match Protect Primer i to jest baza, która ma zadanie pielęgnować cery, wyrównywać koloryt, zawiera filtr SPF i ma być ochronna. Ona u mnie jakby na twarzy samej się nie sprawdza, bo ja gdzieś tam ochronę i pielęgnację zapewniam sobie w kremach, w serach, w sensie serum do twarzy, wiecie, w serach, nie w serze żółtym. Absolutnie, sorry, nie wiem co mówię. W każdym razie u mnie jakby na twarz się nie sprawdza za bardzo, ale uwielbiam używać tę bazę pod oczy. Zanim nałożę sobie właśnie mój korektor pod oczy, to biorę po prostu maleńką odrobinkę tej bazy i ona ma taki jasno taki różowy kolor, ale ona po nałożeniu zmienia się po prostu w coś takiego lekko białego, rozświetlającego i daje takie fajne uczucie, a czy tak fajnie wygląda, po prostu daje takie ekstra rozświetlenie pod oczami. Także odrobinę rozświetla moje bardzo ciemne cienie pod oczami i potem właśnie na to nakładam korektor i wydaje mi się, że ta okolica oczu jest troszeczkę bardziej właśnie nawilżona, troszeczkę więcej jest tego blasku, troszeczkę świeżej to wszystko wygląda i wiecie, jak używam tego tylko i wyłącznie pod oczy, to mi się nigdy nie skończył, to jest też, no wiecie, to jest duży produkt, nie? Także to jest to, jeżeli chodzi o bazy. Jeżeli chodzi o utrwalenie, to w tym momencie na rynku jest bardzo dużo sprayów utrwalających. Działa to tak, że po nałożeniu makijażu twarzy bierzemy sobie mgiełkę, psikujemy sobie twarz i mnie na przykład to w tym momencie wystarcza. Ja nie używam żadnego pudru utrwalającego właśnie w zimie, tylko i wyłącznie te mgiełki. I moją sprawdzoną, ulubioną mgiełką jest Maybelline Superstay 24. Jedyne to, że trzeba nią naprawdę bardzo mocno wstrząsnąć, bo jeżeli tego nie zrobimy, to ona, jak sobie spryskamy nią twarz, to ona nam zostawi takie białe po prostu kropeczki. Właśnie trzeba nią albo bardzo mocno wstrząsnąć, albo jeżeli macie ten problem z kropeczkami, to mokry beauty blender, czy wilgotny beauty blender i trochę sobie odbić, żeby ten produkt się lepiej rozprowadził po twarzy. Ale u mnie to działa świetnie, użyłam właśnie tego rano, bardzo przedłuża trwałość makijażu i też jeżeli robię jakieś poprawki w ciągu dnia, to właśnie odbijam sobie nadmiar produktu, mogę sobie jeszcze przepudrować i potem jeszcze raz spsikać tym produktem. Naprawdę świetne i też bardzo fajne takie uczucie odświeżenia, jakby nawilżenia. Bardzo fajny produkt. Wiem, że L'Oreal ma podobne bazy, Inglot, tylko że te Inglotowe nie sprawdzają mi się jakoś tak aż tak dobrze jak ten nasz, znaczy nie nasz, w ogóle nie nasz, ale jak Maybelline po prostu. Także u mnie akurat te produkty zdają egzamin, radzą sobie bardzo fajnie. Dajcie mi znać, jakie Wy polecacie bazy lub mgiełki właśnie. Coś, co pomaga jakby przedłużyć trwałość makijażu. Najlepiej, żeby to były rzeczy jak najtańsze, bo takich rzeczy właśnie ostatnio szukamy. Także dajcie znać, bo Wasze rekomendacje są bezcenne dla mnie. Bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie. Zapraszam do innych filmów z serii, bo jest o wszystkim. Mówię o wszystkim, staram się poruszyć wszystkie tematy, niedrogie kosmetyczne. Ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!